I teraz tak, moi drodzy, 60 minut nastawiam na moim inteligentnym nurkowym stoperze. Po 30 minutach mieszam zawartość, żeby wyrównać temperaturę w tym oto worku. A potem zaczynamy gotowanie. Do tego wszystkiego na spokojnie dojdziemy. Jak widzicie, wiele nie ma zachodu przy ważeniu piwa metodą zacierania, prawda? Podgrzewamy wodę do ustalania temperatury, wsypujemy słód i wkładamy ręce w kieszeń. Sprzątamy mieszkanie, odrabiamy lekcje z dzieckiem, idziemy do pracy albo whatever. Wygląda przyjemnie. Nice. Dobra, minęło pół godziny, więc mieszamy. Mieszamy. Mieszamy od podstaw zacier. Jestem mocno zdziwiony, ponieważ tym, że mimo, że na dworzu panuje około 25 stopni nie ma. Załóżmy, że jest jakieś 15 stopni, to temperatura w tym garnku nie opada jakoś krytycznie. Mamy 65 stopni, czyli to, co mi pasuje. Co tu dużo mówić, moi drodzy. Ważenie wygląda w ten sposób. Zacier, przepraszam. No i czekamy. Czekamy, co będzie dalej. Dobra, moi drodzy, zaczynamy powoli, właściwie nie wiem, jak to nazwać, wysładzanie. Po raz kolejny i ostatni, właściwie po raz drugi i ostatni mieszam zawartość tego gara. Zrobimy sobie pomiary pH, już tak czysto informacyjnie, i temperatury. 63 stopnie pokazuje termometr tak zwany rtęciowy. Chyba tak trochę jest ten, widzę, że nie ma pionu, ale... Sześć, siedem przy 59 stopniach. Sześć, siedem, cztery pH. Sześć, siedem, pięć. Sześć, osiem, trzy. To taka normalna strata. Teraz pomierzymy sobie coś istotniejszego. Czyli briksy. Dużo farfocli, które przeszkadzają. Nie, coś nie tak. Coś nie tak. W pomiarze. Dziesięć briksów. Czyli zasadniczo wszystko jest ok. Piwo jest dosyć jasne. Będzie lekkie. Mam nadzieję, że będzie również i bananowe. Zaczynamy grzać. Grzeje piwo w worku do 73,5 stopni. Jeżeli taką temperaturę osiągnę, worek po prostu wyjmę. Do wiadra.
O, tak brzmi najlepiej. Jeden stopni, dosyć szybko skacze. Ten jednak taki palnik, taboret, palnik, no tak właściwie. Taboret gazowy, on ma większą moc niż kuchenka. Tutaj zauważyłem, że jeszcze większe przyspieszenie następuje. Mamy wobec tego napuchnięty jęczmień, mamy pszenicę oraz jęczmień, miałem na myśli płatki jęczmienne. No i też taki trochę niedokiełkowany, chyba jęczmień to był, tak, dwurzędowy. No nic trudnego, ja mam nadzieję, że generalnie łapiecie ten przekaz. To znaczy to, że ważenie piwa z zacieraniem, ja myślę, że to jest, nie stwarza takiego problemu, nie jest jakieś problematyczne. Jedynie co to jest wymagające czasu, jak każde hobby. Czyli siedzimy i z pewnością w tych pierwszych etapach musimy pilnować tego, co robimy. Tak. Poczekam, jak będzie 75 stopni i połączymy się już, kiedy będę wyciągał ten worek ze słodem, ok? Także do zobaczenia. Dosyć szybko to poszło. Muszę wam powiedzieć, że te mikroporty, które mam na sobie, czyli tak co jakiś czas z nerwami sprawdzam, czy świeci na czerwono, czy nie, bo jak będzie świecić na czerwono, to nie będzie mnie słychać. To dosyć wygodna sprawa. Ja, jak widzicie i słyszycie, nie muszę krzyczeć. Słychać mnie dosyć wyraźnie. Mam nowy sprzęt. Z drugiej strony minus jest taki, że właśnie nie widzę, kiedy się wyczerpują, bo jeden jest na założone kamerze i tam nie widzę po prostu, czy on świeci, zwłaszcza w takiej jasnej pogodzie, czy on świeci na czerwono, czy na ciemno, na zielono. No ale coś za coś. Przynajmniej mogę normalnie mówić, tak jak zwykle mówię. 76 stopni wyjmuję, mam nadzieję, że to będzie widoczne będzie, wyjmuję... O, może tak. Wyjmuję wór. No co, zaczynam gotowanie. Dużo wygodniej w ten sposób. Kiedy się człowiek nachyla. Nie jest tego dużo. Jak widzicie, worek jest bardzo wytrzymały. Te rękawice są mega wygodne. Kupiłem je w Castoramie, ale nie parzy ten. Nie parzy ten słód. Dobra. Jest wyciśnięte, niewiele co leci, więc wkładam to do worka. Dekiel zamykam. Odkręciłem na full gaz. A tu sobie jeszcze wycisnę, po prostu naciskając to. Na wszelkie sposoby wyciskając. Tu jest pogrzebany pies, bo są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, żeby nie wyciskać słodu z worka, ponieważ wyciskam nie tylko ostatnie krople wydajności, ale też garbniki. Ja muszę powiedzieć, że tych garbników jakoś specjalnie w tych moich piwach nie wyczuwam. Nie mam jakiejś mega zalegającej, strasznej
goryczki, tempej. No ale zawsze ten pierwszy raz może się zdarzyć. Widzicie, dużo materiału nie ma. Cztery i pół kilograma. Krótko mówiąc, to tyle, jeżeli chodzi o wysładzanie. Spójrzcie. Mamy 11. Ja chyba zacząłem o 10, o ile dobrze kojarzę. No i przeszedłem do gotowania. Któryś tam raz z kolei powtarzam, że tego typu ważenie w worku naprawdę super sprawa dla ludzi zapracowanych. No tu już nie ma co wyciskać. Mógłbym to zostawić, Amerykanie mają wyciąg. Na balkonie miałoby to sens. Mógłbym tutaj haczkę zamontować, gorzej w zimie, nie? Ważyć, to są potężne straty, miałbym energetyczne. Ale by sobie mogło to wisieć i powoli kapać do garka z teraz już z brzeczką przednią. To co? Nie marudzę. Chyba zobaczymy się podczas gotowania, kiedy temperatura tutaj w środku tego garnuszka osiągnie prawilne 100 stopni. Zatem bywajcie.